Ho ho ho, kochani, tutaj hulaj dusza, wysłuchacie kolejnego podcastu na tym kanale i jak sami widzicie, jest to podcast serii za zamkniętymi drzwiami. Mamy grudzień, czyli piękny, świąteczny czas. Jest to miesiąc pojednania, miesiąc taki rodzinny, ciepły, może nawet śnieg spadnie, ale też miesiąc, gdzie pojawia się dużo vlogmasów, dużo podcastów. Ja również początkowo planowałam, aby te podcasty pojawiały się codziennie. Jednak w tym roku nie dałam rady, natomiast już teraz w karcie społeczność jest udostępniony kalendarz, można sobie to nazwać kalendarzem adwentowym. Jest to kalendarz podcastów, które będą się pojawiały w tym miesiącu, zaczynając od tej dzisiejszej sprawy. Nawet tutaj gdzieś Wam powinien się ten kalendarz wyświetlać. Zaczynamy od dzisiaj, kolejny podcast będzie 5 grudnia, będzie to polska sprawa, sprawa z naszego własnego podwórka, bardzo ciekawa swoją drogą. Potem, tak jak obiecałam, zaczynamy serię Siedmiu grzechów głównych, świąteczna edycja, chociaż ze świętami będzie mieć niewiele wspólnego, natomiast no, zaczynamy. Zaczynamy, więc kolejne siedem podcastów będzie poświęconych właśnie tej serii. Następnie planuję zrobić jakieś QA, pierwsze QA na tym kanale. Jesteśmy razem tutaj 3 lata i na tym kanale nigdy nie było żadnego QA, więc no, niech będzie. Zrobimy w końcu QA, pogadamy sobie tak tak na ludzi, tak na ludzie, tak na spokojnie. Później planuję jeszcze jeden podcast, a następnie albo jakiś podcast tematyczny, albo aktualizacje ze spraw, które już były na tym kanale przerobione. A może coś nowego się wydarzyło, e, może jakieś wyroki zapadły, może jakaś sprawa się rozwiązała, więc oczywiście e, to już jest kwestia tego, ile takich spraw uda mi się znaleźć. I to by było chyba na tyle. E, wydaje mi się, że te 12 podcastów będzie ciekawym urozmaiceniem tego miesiąca. Podcasty będą się pojawiać o godzinie 18.30, natomiast gdyby coś miało się zmienić, jakieś przesunięcia w jedną, w drugą stronę, ja was będę na bieżąco informować. To tyle, jeżeli chodzi o takie kapucynkowe wiadomości. A teraz, moi drodzy, już bez zbędnego przeciągania zapraszam was do słuchania. Przenosimy się dzisiaj bez zaskoczenia do Stanów Zjednoczonych, w dodatku do naszego jednego z topowych stanów, czyli do Nowego Jorku. E, historia, którą dzisiaj wam opowiem, rozgrała się w mieście o nazwie East Meadow, liczącym około 38 tysięcy mieszkańców, e, więc mamy swego rodzaju małe miasteczko, które znajduje się swoją drogą też blisko Manhattanu, i tam też wiele osób dojeżdża sobie do pracy, więc takie są realia. E, Fajne, miłe miasteczko, gdzie wiele osób zna innych, wiele osób można sobie cukier pożyczać, są haliny z pod ósemki i życie toczy się własnym torem i takim spokojnym tempem. Oczywiście jest to seria za zamkniętymi drzwiami, więc rodzina pełni tutaj niezwykle ważną rolę i właśnie dzisiaj poznamy rodzinę Dinner. Standardowo słów kilka o tle rodzinnym naszych bohaterów i w tym celu przenosimy się do samego Nowego Jorku, czyli tak naprawdę bardzo blisko, dokładnie to na Brooklyn. Tam też 26 sierpnia 1928 roku, czyli dawno, dawno temu, na świat przyszedł jeden z naszych bohaterów, George Dinner. Czasy to były odległe, prawie 100 lat temu, i do tego okres wielkich zmian ekonomicznych, kryzysów i tak dalej. Ostatnio ten temat załamania na giełdzie bardzo często się pojawia. Od razu mówię, że to jest przypadek, nie jakaś taka mój tendencyjny wybór. No cóż, mamy naszego bohatera Georgia. Rodzina ze strony ojca Georgia pochodziła z Niemiec, natomiast rodzina matki z Irlandii. I sprawa to jest lekko incognito, tajne przez poufne. I to pewnie przez wzgląd na dawne czasy, dlatego też nie dotarłam do imion rodziców Georgia. Jednak wiem, że pan ojciec był Jedynym żywicielem rodziny, który niestety stracił pracę w roku 1928. Jak się domyślamy, no sytuacja do najmilszych i najlepszych nie należała. Brakowało pieniędzy, brakowało jedzenia, a rodzina mieszkała w niezbyt wygodnym i takim przyjaznym mieszkaniu, e, gdzie no, nie panowały dobre warunki. Było zimno, szaro, ponuro, i luksusem była ciepła woda. No cóż, ojciec, głowa, szyja, ręka, noga rodziny szybko zaczął szukać nowej pracy. Najpierw naprawiał tramwaje, potem samochody, a ostatecznie znalazł pracę na poczcie, określając to jako takie bezpieczne stanowisko, i on już tam pracował do końca. Trzeba przyznać, że dinerowie byli bardzo oszczędni i tak naprawdę na własne potrzeby wydawali minimum, oszczędzając prąd, wodę, jedzenie. I oni tak sobie oszczędzali, ale nie dlatego, że już pieniędzy nie mieli, chociaż początkowo nie mieli, ale później, kiedy ojciec zaczął pracę, no to już te pieniądze były, a oni i tak oszczędzali. I w końcu te wszystkie zgromadzone hajsy, łącznie pewnie z tymi z komunii, na coś się przydały i rodzina zakupiła duży dom nazywany wielorodzinnym. No ale chodzi o to, że albo był to bliźniak, albo dom, gdzie jest osobne mieszkanie, na dole i na górze. Początkowo plan był taki, aby państwo, diner, wynajmowali część tego domu, czyli albo tą, tą, tą drugą część bliźniaka, albo górę lub dół. Ale tutaj mamy takie oczekiwania wraz z ponieważ w rezultacie zawsze na horyzoncie była jakaś ciotka, wujek albo inni niewidziani przez 10 lat krewni, którzy nagle potrzebowali lokum, e, więc no to oni tam pomieszkiwali, no bo ciężko było im odmówić. E, bądź co bądź otoczenie, gdzie pierwsze lata życia spędził George, można nazwać miłą i porządną dzielnicą, oczywiście jak już się tam przeprowadzili. E, sąsiedztwo, gdzie no, każdy zna każdego, ludzie o dziwo są dla siebie mili, przyjaźni, się uśmiechają. E, jeśli chodzi o rodziców Georgia, tych, których imion nie znalazłam, to byli oni raczej surowymi rodzicami. Mieli swoje zasady, których trzeba było się trzymać. Nie należeli do grona rodziców, co tam ojojają nad swoimi dziećmi i jakoś przesadnie je wychwalają. Tutaj można znaleźć takie stwierdzenie, że panował chód i porządek, a do tego ważnym elementem była wiara. Zwłaszcza matka Georgia bardzo, ale to bardzo angażowała się w życie kościoła, no i dbała o tę edukację teologiczną swoich dzieci. Swoją drogą to nie znalazłam, ile było tych dzieci, czy, czy George był jedynakiem, bo w tej historii nie pojawia się ani żadna siostra, ani żaden brat, też tam próbowałam swoich detektywistycznych zdolności jakoś tam użyć, ale niestety nic na ten temat nie znalazłam. Wracając do tego teologicznego aspektu, to George i jego ewentualne rodzeństwo chodzili do szkół katolickich i we wczesnych latach życia nasz bohater wydawał się być taki bardzo spokojny, trochę nieśmiały, nawet można go nazwać niezręcznym społecznie. Nie miał znajomych, większość czasu Spędzał ze zwierzętami, on bardzo zwierzęta kochał, um, uwielbiał z nimi spędzać czas, um, miał swojego ukochanego psa. Obserwował żaby i nawet jego matka zaczęła się w pewnym momencie martwić, że no, dlaczego on woli spędzać czas z tymi żabami, z tym psem, a nie ze swoimi rówieśnikami. Ale wszystko się zmieniło, gdy George stał się trochę starszy, no i poznał tak zwane złe towarzystwo. W sensie, w tamtych czasach można było to nazwać złym towarzystwem. Teraz raczej tacy, nie wiem, psotni chłopcy lub coś w tym stylu, bo szczytem tego złego zachowania było odpalenie gaśnicy przeciwpożarowej w szkole, no i to tyle. E, później jak przeciemnił do drugiego. Pokolenia, no to okaże się, że jednak ta, ta gaśnica, no to się chowa przy kolejnych ekscesach, ale to już wszystko po kolei, ja Wam nie chcę faktów uprzedzać. W każdym razie, odkąd George znalazł swoją ekipę, no to pokazał swój prawdziwy charakter. E, był pełen chęci do życia, ciekawski, otwarty. Gdzieś tam za kaloryferem znalazł sobie nawet charyzmę. E, z czasem jednak e, zrobił się trochę zaczepny i kilka razy wdał się w bójkę z innymi kolegami. E, po latach George, jak będzie się wypowiadał o swoim życiu, o tej sprawie, e, no to powiesz że robił to wszystko, by być zauważonym, bo w głębi duszy czuł się taki bardzo niepewny. Na przykład nie radził sobie dobrze w szkole, miał problemy z nauką nie były to problemy rzędu nieznanej klasy lub coś w tym stylu, ale jednak czuł, że są lepsi od niego i raczej po prostu nauka mu opornie wchodziła, chciał w dziwny sposób się czymś wykazać i wyszło jak wyszło. W roku 1944 16-letni wówczas George postanowił rzucić szkołę. Tak jak mówię, no nie było mu z nią po drodze za bardzo, a wtedy wdał się też w jakiś konflikt z nauczycielem i miał już tego dość, więc rzucił wszystko i wyjechał w Bieszczady, a tak całkiem szczerze to zaciąg się do woja, a dokładnie to do marynarki. I o militariach miał zerowe pojęcie w tamtym czasie. Nie była to żadna jego pasja, po prostu wiedział, że to jedyna obce na opuszczenie szkoły, jakaś taka wymówka, która przejdzie jego rodzicom i w sumie jemu tak samo. Zresztą w tamtym momencie, mimo tego, że był on bardziej charyzmatyczny, że miał jakichś tam swoich kolegów, to nie miał żadnego prawdziwego, bliskiego przyjaciela, kogoś, komu mógł się zwierzyć, nie miał też dziewczyny, a relacje z rodzicami były zdystansowane, bo też tacy byli jego rodzice. Więc George chciał po prostu odejść gdzieś jak najdalej i tak też zrobił. Zaczął pracę na statku, spodziewał się chyba, że będzie jakimś wielkim marynarzem, oficerem i takie tam, ale w rezultacie został kelnerem na statku, co nie do końca spełniało jego oczekiwania. Po jakimś czasie zrezygnował więc z tej pracy i wstąpił do woja, już tak całkiem szczerze, z nadzieją, że dadzą mu czelbę i będzie mógł coś robić. No ale była to końcówka konfliktu zbrojnego i znów, na całe szczęście zresztą, skończyło się na tym, że George robił za drzewo w, lesie. w 1948 roku nasz bohater wrócił na urlop do domu rodzinnego, no bo on to ostatnie lata to tam spędzał albo na statku, albo gdzieś w polu. W polu może to nie, no ale nie było go w domu rodzinnym. Więc w tym 1948 e, przyjechał on taki pierwszy, dłuższy urlop, wypoczynek. Miał lat 20. E, miał też jakieś zaplecze finansowe, no bo te, te pieniądze, które zarabiał, jakieś tam zarabiał, no to tyle, ile mu to wydawał, ale zawsze też coś mu tam zostawało. E, do szczęścia brakowało mu jedynie miłości. No bo był młodym, zaradnym chłopakiem, miał pracę, miał jakieś oszczędności, e, ale nigdy nie miał dziewczyny. Sam siebie opisywał jako niezbyt atrakcyjnego, e, ale to raczej kwestia tego, że, że, że nie czuł się, że nie miał miał charyzmy do, do dziewczyn tak, żeby podejść, żeby zagadać, żeby jakoś tam zbajerować, no, trochę tutaj takim podchmielonym, wujkiem, Kazikiem zawiało, no, ale właśnie o to chodzi. Nie miał tej pewności siebie. Jednak wkrótce los miał się do niego uśmiechnąć, bo będąc na tym urlopie, młody mężczyzna postanowił się przespacerować po okolicy, aby zobaczyć, jak tam się wszystko pozmieniało. No i wtedy zauważył pewną dziewczynę z rudymi włosami, której wcześniej nie widział. Dziewczyna ta rozmawiała akurat z kolegą George'a, więc no, panowie się znali, i chłopak postanowił do nich podejść, udając, że tutaj chodzi o przywitanie się z tym kolegą, a tak naprawdę od razu ta dziewczyna wpadła mu w oko. No i w rzeczywistości Chciał właśnie się z nią przywitać i chciał ją zapoznać. Tak też się stało. Nieznajoma dziewczyna przedstawiła się jako Carol Ring i powiedziała, że mieszka cztery domy dalej. Od razu ona i George umówili się na randkę, no bo tutaj George powiedział, że jak cztery domy dalej, Tanio do domu odprowadzi i jakoś nagle znalazł tę pewność siebie. Jeszcze tego samego dnia w ogóle, kiedy on poznał Carol, kiedy on zaproponował jej pójście na tą randkę, no to George postanowił sobie w głębi duszy, że kiedyś się z tą dziewczyną ożeni. I oczywiście, jak się pewnie domyślacie, no, miał on rację i Karol później zostanie jego żoną, więc chciałabym powiedzieć troszeczkę na jej temat, aby wam przedstawić kolejną postać, kolejną bohaterkę tej historii. Przyszła ona na świat 2 stycznia 1933 roku, więc tutaj szybka matematyka mówi nam, że była o 5 lat młodsza od George'a. Karol miała starszą siostrę, jej matka zajmowała się domem, a ojciec ciężko pracował na utrzymanie rodziny, ponieważ tutaj znów w trakcie wielkiego kryzysu również stracił on pracę, Musiał szukać nowej, i w pewnym momencie pracował on w kilku miejscach naraz, e, łącznie z nocną pracą jako kasjer, aby utrzymać rodzinę. E, no i po to, aby ta sytuacja finansowa była lepsza niż, niż była, bo była kiepska po prostu. I niestety nie był to pro koniec problemów dla rodziny Ring. E, tutaj zaczyna się takie dziwne pasmo. Splotu wydarzeń, które coś tam mają na celu. Mianowicie, gdy Karol miała 5 lat, bardzo ciężko zachorowała. Miała na trudności z chodzeniem, szybko się męczyła, do tego prawie cały czas miała wysoką temperaturę, bóle mięśni. I większość lekarzy bagatelizowało ten stan, mówiąc, że no to taki urok zaraz przejdzie, pewnie, pewnie nie wiem, kwestia pogody czy coś w tym stylu. Aż do momentu, gdy dziewczyna zaczęła mieć poważne problemy z sercem, już przy takim standardowym, o słuchaniu można było zauważyć, że serce nie funkcjonuje prawidłowo, e, i wtedy właśnie lekarze zaczęli podejrzewać wadę zastawki, która została potwierdzona. Chociaż tutaj od razu mówię, dokładnej diagnozy nie znalazłam. Lekarzem nie jestem, nie, nie znalazłam dokładnej diagnozy. Mam nadzieję, że no, mówię to, od czego się dowiedziałam. E, pewne jest to, że Karol w młodym wieku brała dość mocne leki i lekarze zalecili jej, by się nie przemęczała i najlepiej to, aby cały czas leżała w łóżku. W rezultacie dziewczyna spędziła cały rok nie wychodząc z domu. Większość czasu spędzała w swoim pokoju, a jeżeli trzeba było zejść po schodach, no to znosili ją rodzice. Po mniej więcej roku leżenia i w ogóle braku kontaktu z bazą, z rówieśnikami, lekarze powiedzieli, że stan Karol się poprawił, no i że może ona wyjść do ludzi, na świeże powietrze, gdzieś tam się przejść. I wiecie co? Pierwszego dnia, gdy w końcu Karol wyszła z domu na spacer, została potrącona przez samochód. Dokładnie, no, no takie szczęście miała nasza Karol i oczywiście było to takie trochę szczęście w nieszczęściu ponieważ no, na szczęście nic poważnego się nie stało, a co ciekawe lekarze powiedzieli, że od tego momentu wada serca dziewczyny magicznym sposobem zniknęła. Później się okaże, że nie do końca, bo, bo gdzieś tam cały czas te problemy będą zmęczeniem się, właśnie no, typowe takie problemy z sercem, z odpornością, jednak jeżeli chodzi o to, co, co Karol przychodziła w młodym wieku, no to, to całkowicie jej stan wtedy się poprawił i nawet lekarze powiedzieli, że już jest git, tak, super, Bajland bez trzymanki i w ogóle cud mariny. maliny. I oczywiście nadal trzeba uważać, takie tam jednak wszelkie wcześniejsze dolegliwości nagle ustały. E, Karol w końcu mogła spokojnie chodzić do szkoły, mieć znajomych, e, chociaż rodzice dziewczyny i tak się o nią martwili i na przykład miała ona zakaz wykonywania obowiązków domowych. Wiecie, no taki szlaban na sprzątanie swojego pokoju, o co często Karol sprzeczała się z siostrą, bo zdaniem siostry no, to było to trochę niesprawiedliwe. No ale co, no takie życie zdrowie najważniejsze. Państwo Ring, czyli rodzice Karol, podobnie jak rodzice Georgia, byli ludźmi z zasadami, lekko takimi surowymi, którzy zawsze wiedzą najlepiej. Zwłaszcza ojciec Karol był takim człowiekiem, zabrania uchodzenia na randki, strojenia się, późnego wracania do domu. Karol ogólnie nigdy nie sprawiała żadnych problemów. Ona była taka spokojna, dobrze się uczyła, wśród znajomych chodziła za trochę nieśmiałą Raczej nie była osobą, która wychodzi z inicjatywą, też nigdy nie miała żadnych problemów, e, takich problemów, że coś się nie pasowało, zawsze była ugodowa. Jej koleżanki zaczęły chodzić na pierwsze randki, co e, trochę puszyło Karol, aż do czasu, gdy George do niej podszedł no i zaproponował wspólne wyjście. E, tym sposobem zaczął się nowy rozdział w życiu młodej dziewczyny. E, Karol przez cały czas, całe te, takie swoje młode życie, słuchała się rodziców, była miła, kulturalna, ale w tym wszystkim zapomniała o sobie, o tym, co ona chce, Nigdy się nie sprzeciwiała, nigdy, nie, nawet jeżeli miała inne zdanie, to też nigdy tego nie wygłaszała. Jednak to dopiero miało nadejść, bo gdy poszła na randkę z Georgeem na tę pierwszą randkę, to powiedziała ojcu, że do domu wróci przed północą, a w rzeczywistości wróciła uwaga, uwaga, około trzeciej nad ranem. Wywołało to złość ze strony rodziców i tutaj no nie ma co się dziwić. Nie było telefonów, nikt nie wiedział tak naprawdę, gdzie na poszła. Dali oni szlapan dziewczynie na wychodzenie z domu. No i różne cyrki się wtedy działy. Nawet Karol zaczęła pakować walizkę, mówiąc, że się wyprowadza, ale w ostatnim momencie przypomniało jej się, że nie ma pieniędzy pracy i perspektyw. Więc jednak się nie wyprowadza. Oczywiście był George, ale prawda jest taka, że mężczyzna to, to nie do końca był w jej typie. On i poszli na tę randkę, okej, okay, fajnie, ale to nie była miłość od pierwszego wejrzenia, przynajmniej z perspektywy Karol. To nie tak, że ona się nagle w nim zakochała, w ogóle zaczęła się stawiać z tego powodu rodzicom. Raczej były to dwie niezależne od siebie rzeczy, a z tym zakochaniem to no tak małymi kruchami wszystko. Poza tym George był marynarzem, co wiązało się z jego częstą nieobecnością. I przez kolejne trzy lata od tego pierwszego spotkania, no to mężczyzna sporadycznie bywał w domu, jedynie słał listy do swojej ukochanej, a czasem, no to i na to nie miał, nie miał czasu, nie miał okazji, aby ten list wysłać. A Karol siedziała w domu, usychała z tęsknoty, czekała na wiadomość od Georgia, a potrafiły się one nie pojawiać nawet przez miesiąc. E, za każdym razem wtedy dziewczyna układała sobie w głowie, że no to nie jest facet dla niej i gdy już o nim pomału zaczynała zapominać, to nagle przychodził kwiecisty list od Georgia. No taka miłość na odległość. I tak po trzech latach zalotów George zaczął temat małżeństwa. No bo oni pisali, oni się spotykali i uznał, że to jest odpowiedni moment. On w tym momencie miał 23 lata, Karol miała 18. Nie były to wystawne zaręczyny, raczej omówienie tematu bardzo tak, bardzo prozaicznie, logicznie, bez wielkich wyznań. No bo George musiał wiedzieć, czy jeżeli się oświadczy, no to czy błazna z nas siebie nie zrobi, ale Karol postawiła pewne ultimatum. Kazała ona George'owi rzucić pracę w woju i znaleźć jakąś na miejscu, no inaczej po prostu nie zostanie jego żoną. Mężczyzna musiał to wszystko przemyśleć i akurat miał czas, ponieważ znów wyjeżdżał na kilka miesięcy, więc był to czas na podjęcie decyzji i w tym samym momencie Karol skończyła szkołę średnią, myślała nad pracą jako dietetyk, bo też się tym tematem interesowała. Problem polegał na tym, że trzeba było by pójść wtedy na studia, a dziewczyna jakoś specjalnie nie przypadała ze szkołą, Mimo tego, że się tam całkiem dobrze uczyła, to jednak uznała, że nie chce dalej kontynuować edukacji, więc poszła na kurs dla sekretarek i zatrudniła się jako recepcjonistka na Wall Street. I w końcu po kilku miesiącach wrócił George z decyzją, że chce wziąć ślub i chce rzucić wszystko na swojej wybranki. E, Karol była niezwykle szczęśliwa, słysząc to. Zaczęła planować wesele. Rodzice George'a od razu polubili miłą i uroczą dziewczynę z sąsiedztwa. Zresztą oni no, nigdy nie wtrącali się za bardzo w wybory syna, więc nie mieli nic do gadania. Odwrotnie było jednak z rodzicami Karol, zwłaszcza z jej takim surowym ojcem, takim prawdziwym ojcem, co e, pucuje czelbę i wypytuje, jakie masz plany wobec mojej córki. E, no i ten ojciec sądził, że George nie jest idealnym kandydatem na męża, bo spędził tyle czasu gdzieś tam na morzu, gdzieś w ogóle w pracy, poza domem, pewnie ma jakieś kobiety w innych krajach i w ogóle to krzywo mu tam z oczu patrzy. Mimo tego, Karol i tak zdecydowała się zostać żoną Georgia, a ślub pary odbył się 5 kwietnia 1952 roku. Młode małżeństwo z uzbieranych pieniędzy kupiło od razu niewielkie mieszkanie, chociaż luksusowym apartamentem nazwać tego nie można. Później określono to zresztą jako taki nieprzemyślany zakup. Jednak możliwości finansowe również najlepszych nie należały, tak więc za bardzo nie było co kręcić nosem. I co ciekawe, mimo tego, że George przez ostatnie lata sumiennie pracował i on mówił, że ma tam jakieś pieniądze odłożone, no to okazało się, że on prawie w ogóle nic nie oszczędził i ogólnie to się nie znał na pieniądzach. Więc przez krótki moment nie miał on w ogóle pracy, a wszystko w domu i poza domem ogarniała Karol. I nie trwało to na szczęście długo, ponieważ w pewnym momencie ten okropny, nielubiany teść, czyli ojciec Karol, który tam za bardzo za Georgią nie przepadał, no to wkręcił go do firmy elektrycznej, w której sam pracował, i przez rok młody nie doszły marynarz zagrzał to stanowisko, jednak po roku. Pokłócił się on ze swoim pracodawcą i posada w firmie poszła się kochać. George znów musiał szukać pracy i znalazł ją w piekarni, później w fabryce produkującej jedzenie dla dzieci. Jakoś nie było mu po drodze z pracą. W sensie no, był on pracowity i samochodzenie do pracy to mu nie przeszkadzało, jednak zdarzały się różne konflikty, i George czuł, że no, mógłby mieć jakieś lepsze stanowisko. A on czuł, że stać go na więcej, że mógłby więcej zarabiać. On też miał trochę taką e, pogoń za pieniądzem, za lepszym życiem, e, porównywał się może trochę do innych, no taki miał chłopak marzenia, aby coś tam więcej było, no i co prawda mógł sobie ponarzekać do czasu, aż półtora roku po ślubie, Karol ogłosiła radosną nowinę o ciąży, no i wtedy nagle trzeba było, że tak powiem, się utkać, no i znaleźć pracę, taką wiecie, no, pracę, gdzie, która zapewni możliwość wyżywienia całej rodziny. A to dlatego, że Karol planowała zostać mamą na pełen etat i kobieta pracowała jeszcze do piątego miesiąca ciąży, jednak lekarze szybko zaczęli się martwić o jej serce, no bo jak pamiętamy kobieta miała z tym problemy, istniała obawa, że może znieść ciężko poród lub mogą być problemy z dzieckiem i rzeczywiście tak się stało. Moi drodzy, 5 czerwca Karol bardzo źle się poczuła, będąc już w trzecim trymestrze i gdy trafiła do szpitala, to okazało się, że jej serce bardzo źle funkcjonuje, a do tego nie słuchać serca dziecka. Kobieta została zabrana na porodówkę, a George'owi kazano, no, tak całkiem szczerze, nastawić się na to, że może skończyć się różnie. Na szczęście matka i dziecko wykazali się ogromną determinacją. No i tutaj ku zdziwieniu lekarzy w ogóle, 6 czerwca 1954 roku na świat przyszedł zdrowy syn Pary, a wkrótce cała trzyosobowa rodzina mogła wrócić do domu. Warto dodać, że były pewne obiekcje co do imienia chłopca, ponieważ Karol chciała nazwać go Richard po swoim ojcu, a George uznał, że wtedy jego ojciec poczułby się urażony, ponieważ tutaj zrozumiałam to w ten sposób, że w jego rodzinie od pokoleń chłopców nazywano George, tak aby łatwo było zapamiętać. Dlatego właśnie dziecko pary otrzymało imiona George Richard, jednak wszyscy wołali na niego Richard albo Richie. Więc ja też sobie pozwolę na takie spółfalanie się, i no skoro wszyscy, no to ja też. Na pozór był to piękny, nowy start dla całej rodziny. George znalazł nawet nową, lepszą pracę jako dostawca jedzenia, a Karol zajmowała się domem i dzieckiem. Małżeństwo Diner wiodło spokojne życie, jak wiele podobnych impar. Niestety nie wszystko było tak miło, jak mogło się wydawać, no bo Karol była przytłoczona nową rolą, czyli rolą matki i o tym w tamtych czasach nie mówiło się głośno. Teraz na szczęście jest to bardziej znormalizowany temat. Jednak Karol nie miała okazji dostać odpowiedniego wsparcia, a wręcz było jeszcze gorzej, bo do domu małżeństwa często ze swoim wcipskim nosem przychodziła matka Georgia, która chętnie dawała swoje złote rady dotyczące zajmowania się dzieckiem, co oczywiście jest nie wiem, specjalne miejsce dla takich osób w kręgu piekielnym. Więc wyobrażam sobie, jak bardzo musiała być denerwująca. Często gdy George wracał, wracał z pracy, to jego żona płakała, narzekała na teściową i praca George'a była co prawda lepiej płatna, jednak wiązała się ona no, z dłuższym dniem pracy, częstszą nieobecnością w domu i młoda para z małym dzieckiem szybko zauważyła, że wpadli w wir takiej codzienności, czują się tym przytłoczeni, zaczynają żyć Życiem, no, którego nie do końca chcieli, i to nie jest coś, o czym od zawsze marzyli, postanowili więc coś zmienić. I co ciekawe, zdecydowali się na przeprowadzkę, zmianę otoczenia. Wcześniej mieszkali oni w samym Nowym Jorku, gdzie było zawsze tłoczno, każdy gdzieś się spieszył i tak się składa, że siostra Karol niedawno wyszła za mąż i zamieszkała ze swoim mężem w East Middle, czyli w mieście, o którym wspomniałam na początku. Dinerowie doszli do wniosku, że może przeprowadzka tam właśnie będzie dobrym pomysłem, no bo wciąż jest blisko Nowego Jorku, a jednak jest tam troszkę spokojniej, zresztą w tamtych latach ta społeczność była dużo, dużo mniejsza, więc tak wszystko było bardzo spokojne. Każdy znał każdego, jeszcze bardziej niż, te, niż teraz może znać każdego, no bo tam chyba było 16 tysięcy mieszkańców więc zupełnie to połowę mniej. A więc, gdy syn Richard miał dwa lata, rodzice zaczęli się rozglądać za nowym domem i ustalili sobie granicę 10 tysięcy dolarów, jaką mogą wydać na dom. Więc mamy tutaj takie porównanie, jakie to były czasy, bo za 10 tysięcy dolarów można było sobie kupić dom, no ale też te koszty, zarobki, wszystko wyglądało inaczej. W każdym razie znaleźli idealny, piękny, cudowny i wymarzony dom za 12 500, co przewyższało ich założoną cenę, ale po zrobieniu drzewka decyzji, zagraniu w papier kamienny, oraz statki zdecydowali się ten dom kupić, i w 1956 roku rodzina zamieszkała w ładnym, zadbanym domu z trzema sypialniami. Tym sposobem znów zaczął się nowy moment w życiu całej rodziny, no bo przeprowadzka, nowe otoczenie życie, które miało być oczywiście lepsze, no i pełne radości i takie, wiecie, pełną parą. I początkowo rzeczywiście tak było no bo ekscytacja nowym miejscem tej, całkowicie nowy rytm tego życia. Małżeństwo poznało wszystkich na osiedlu, a mały Richard był bardzo taki ciekawski, otwarty takim radosnym dzieckiem, który znał wszystkich sąsiadów zawsze do nich zagadywał nawet rodzice później wspomnieli, że, że on znał każdą sąsiadkę, każdego sąsiada, jak była na przykład pani Smith, to on potrafił do niej podejść, zagadać i, i dzień dobry pani Smith, co tam u pana Smitha, on tam wiedział w ogóle, kto jest czyim mężem, żoną, ile mają dzieci, czy mają jakieś zwierzaczki i o wszystko zawsze wypytywał. Czas mijał, chłopiec poszedł do podstawowy, no i tam zaczęły się pojawiać pewne problemy. E, nauczyciele wielokrotnie mówili, że Richard ma problem z dyscypliną. Takie wiecie, standardowe, jest zdolny, ale leniwy. Interesował się wszelkiego rodzaju przyrodą, zwłaszcza zwierzętami, ale to zresztą podobnie jak jego ojciec, więc to, no, to było takie zupełnie zwyczajne dla George'a. E, miał też ogromną wiedzę na, na różne tematy, właśnie na temat związany z przyrodą. Później do tego dojdą nauki ścisłe. I co ciekawe, to jego inteligencję w wieku 8 lat. Określono na ponad przeciętną, więc tutaj nauczyciele zauważyli, że ewidentnie z jednej strony chłopiec się szybciej rozwija, a z drugiej strony no, pojawiały się też takie problemy dotyczące trzymania się zasad, słuchania autorytetów. Do tego też Richard nie był jakoś specjalnie lubiany przez rówieśników. Dzieciaki nie rozumiały jego zainteresowań, często też komentowały jego wygląd, ponieważ Richard był troszkę większym dzieckiem. Problemy też sprawiała mu nauka. To jest ciekawe, ponieważ do pewnego stopnia ta nauka mu sprawiała problemy. E, uczył się e, tylko tego, co go interesuje i na przykład w teście dla szkół podstawowych znalazł się w 20% uczniów z najlepszym wynikiem, a mimo tego jego oceny były średnie lub nawet kiepskie. No i znowu, były to czasy, gdzie każdy miał to w odwłoku, a przynajmniej próbował to mieć. Oczywiście George i Karol no, martwili się o swojego syna, ale z drugiej strony George wspominał, że też nie radził sobie dobrze w szkole, dlatego właśnie zresztą Rezygnował Karol, mimo tego, że radziła sobie lepiej, to też jakoś nie chciała kontynuować tej edukacji. Więc jakoś specjalnie się tym nie przejmowali te, te takie dysproporcje, dysproporcje związane z nauką. Poza tym w 1961 roku na świat przyszedł drugi syn pary, który dostał imię Rassel. No i ten na nim rodzice musieli skupić uwagę, ponieważ Rassel wymagał opieki, jak to małe dziecko. Ono często płakał, chorował, więc otrzymywał więcej atencji. No cóż, nasza historia dotyczyć jednak będzie bardziej Richarda, czyli tego pierwszego syna, więc Russell będzie trochę robił tutaj za takie drzewo w szkolnym przedstawieniu, chociaż oczywiście no jest częścią tej rodziny i miejmy go na uwadze. Wróćmy jednak do Richarda. Czas mijał, a jego nadpowodliwość, bo tak to też określano, była teraz bardziej widoczna. W książce Tomasa Thompsona pod tytułem Richie znalazłam informację, że młodemu przepisano eksperymentalny lek, Zaczynający się od Am, a kończący na fetamina. Teraz by to pewnie nie przeszło, no ale w latach 60. tak właśnie leczono ADHD, które prawdopodobnie miał Richard. Mimo tego, że konkretnej diagnozy nie znalazłam, no to wszystko na to wskazuje i też taki ten sposób leczenia również. Rzeczywiście od tego momentu zachowanie młodego chłopca trochę się zmieniło. Był on spokojniejszy, dużo czytał, zwłaszcza o zwierzętach. To był taki jego konik. Miał swojego ukochanego pieska w domu rodzinnym, potrafił spędzać z nim całe dnie. No i miały kolejne lata, a rodzina Dinerów przeprowadziła się do nowego, większego domu. W dalszym ciągu George pracował, a Karol zajmowała się Dziećmi i domem. Kobieta była bardzo oddana jako matka i w ogóle interesowała się życiem synów. To nie była taka matka, że do jakiej ty klasy w ogóle chodzisz, jak masz na imię. Wręcz przeciwnie, ona znała wszystkich znajomych, wszystkie dzieciaki na ulicy, bardzo się angażowała w zajmowanie się tymi dziećmi, w jakieś przedstawienia szkolne, w jakieś, nie wiem, pieczenie ciastek na kiermasze. No i gdy chłopcy byli starsi, to Karol zapisała się do, do różnych fundacji, by móc pomagać i jakoś zająć swój czas, więc ona tak naprawdę była aktywna i to w w tych kwestiach sąsiedzkich, społecznych, ale też kwestiach szkoły swoich dzieci. Problem jednak wciąż był Richard. Karol martwiła się o to, że syn nie ma żadnych przyjaciół i większość czasu spędza w swoim pokoju. Jego matka próbowała no, ze wszystkich sił go zintegrować. Na przykład organizowała u nich w domu przyjęcia urodzinowe, jakieś Halloween, wieczory firmowe, no ale niewiele zdawało, bo ona tam zaprosiła te dzieciaki, a dzieciaki spędzały czas ze sobą, a nie z Richardem. George nie zwracał na to dużej uwagi. Sam twierdził, że, że on przecież jako młody chłopak też był trochę niezręczny społecznie, więc może syn ma to po nim. No i mijały kolejne miesiące, potem lata, a rodzina przechodziła przez różne wzloty i upadki. E, małżeństwo Karol i Georgia było dość udane. Małżonkowie naprawdę rzadko się kłócili, i mimo upływu lat wydawali się być taką zgodną i zgraną parą raz tylko miał miejsce jeden incydent, który oczywiście nie powinien nigdy się zdarzyć, mianowicie George zdradził swoją żonę, w dodatku gdy ta była w szpitalu ze względu na problemy z sercem. Rzeczywiście no niefajne zachowanie, godne paprocha naczelnego, jednak George od razu się do wszystkiego przyznał, wyraził skruchę, a Karol mu wybaczyła ten jednorazowy błąd, więc no to taki mały, mały tylko aspekt tej całej historii. Wróćmy jednak do Richarda, który stał się już nastolatkiem, a jego zachowanie uległo zmianie i to w dodatku na dobre. No bo Moi drodzy, udało mu się znaleźć kolegę. Chłopaka z sąsiedztwa o imieniu Brick, no i nawet zaczął podlizywać pewnej dziewczynie mieszkającej kilka domów dalej, a ta nie wezwała policji, więc to był oczywiście sukces. I w końcu wszystko wydawało się iść w odpowiednim kierunku, a Karol cieszyła się, że jej syn zaczyna sobie radzić. Problem polegał jednak na tym, że ten nowy kolega Richarda, no to wcale nie był takim uroczym i przyjemnym chłopcem z sąsiedztwa, co ma zawiązany sweterek. Zabawne jest to, że on i Richard poznali się w wokalnym kościele, jednak chyba ani jeden, ani drugi no, nie byli zainteresowani wiarą. Brick, czyli ten kolega, był starszy o dwa lata od Richarda, pochodził z na pozór takiej normalnej rodziny, normalnego domu, jednak od zawsze sprawiał on pewne problemy, na przykład w wieku 16 lat rzucił szkołę, kolegował się z tak zwanym złotowarzystwem, no i w grę też wchodziły uwaga uwaga cukry pudry zwłaszcza pewna panna Maria. Blik miał mocny charakter, a Richard za wszelką cenę chciał mu zaimponować, no bo to był pierwszy kolega w jego otoczeniu, w jego życiu, więc w większości wykonywał wszystkie jego polecenia, no bo lepiej taki kolega niż żaden. Pierwsza czerwona lampka zapaliła się w głowach rodziców w momencie, gdy do dinerów przyszło dwóch funkcjonariuszy, którzy poinformowali, że Richard jest podejrzany o kradzież roweru. Młody oczywiście się nie przyznał, no i też brakowało dowodów, więc sprawy umorzono, ale George i Carol podejrzewali, że ich syn mógł maczać w tym palce, a nawet nogi, na których odjechał na tym rowerze. Dlatego właśnie w 1969 roku no, oni tak się zastanawiali, co tu zrobić, że może jednak ten Brick ma na taki zły wpływ na tego ich syna, że jakoś trzeba go odseparować od tego chłopaka, więc oni postanowili w 1969 wysłać swojego syna na obóz letni. I był to pomysł Karol, no po to właśnie, aby może jej syn poznał jakichś nowych kolegów, kogoś, kto będzie miał na niego dobry wpływ. Obóz ten był bardzo drogi, jak na tamty czasy, on kosztował 800 dolarów i w ogóle to George uważał, że to jest niepotrzebne, po co i tak dalej. No ale w końcu Karol postawiła na swoim, do tego wyjazdu też dołożyli dziadkowie, no i udało się Richardowi pojechać. Jakie jednak było zdziwienie rodziców, gdy po kilku dniach zarząd obozu zadzwonił do nich z informacją, że ich syn jara za garażami, jest zaczepny, no i kłóci się ze wszystkim dookoła. Ogólnie tak w wielkim skrócie poproszono, by Richarda prędziutko stamtąd zabrać. Oddadzą pieniądze, jak trzeba to nawet dopłacą, bo wyjątkowo zaraz im za skórę. No i George odebrał więc syna, trochę z nim porozmawiał, jak to taki, no taki typowy ojciec, nie wiem, czasami z memów, on w tych kapciach siedzi, ogląda telewizję, Oczywiście to jest taki stereotyp, nie mówię, że wszyscy, no ale George był właśnie takim rodzicem, że on to jak musi to pogada, ale lepiej nie. W głębi duszy to nie był jakoś specjalnie zły, no bo sądził, że jego syn po prostu jest w takim wieku. Sam też nie był w młodości idealnym dzieckiem. Jego rodzice też byli kilka razy wezwani do dyrektora, więc no dla Georgea to nie było wielkie halo. Niestety to był dopiero początek kłopotów. I tak jak George myślał, że to jest tylko taki krótki etap, no to niestety zaczynało być jeszcze gorzej. Szybko Richard z nowym kolegą zapoznali mocniejszych znajomych niż Panny Marię. Oczywiście tutaj mówię o takich różnych substancjach. I to miało wpływ na ich zachowanie, zwłaszcza na zachowanie Richarda. Razu pewnego wdał się on w awanturę z właścicielem lodziarni, bo ten poprosił go, aby wyszedł, jeżeli niczego nie zamawia. Na co Richard powiedział, że on już wcześniej zamówił i skoro zamówił, to sobie może siedzieć cały dzień tam. No doszło do jakiejś tam wymiany zdań między, między tymi dwoma i Richard wpadł w złość, wyszedł. W rezultacie po wyjściu wziął kamień i zbił szybę w lodziarni. To wszystko skończyło się sprawą w sądzie, którą później umorzono. Jednak rodzice Richarda zapłacili za naprawę tej szyby. No i to wszystko potęgowało oczywiście napięcia w domu, bo jedna rzecz to bycie wyrzuconym z jakiegoś tam wyjazdu letniego, natomiast druga rzecz to już są takie kwestie prawno-finansowe, które mogą się odbić na przyszłości. Karol zupełnie nie wiedziała, jak reagować na zachowanie syna, no bo nagle taka nastąpiła zmiana o 180 stopni, jej syn wcześniej siedział w domu, do nikogo się nie odzywał, nie miał znajomych, teraz tych znajomych znalazł, wszystko poszło w zupełnie innym kierunku. No a George, czyli ojciec, Ojciec przestał, przestał być takim wyrozumiałym ojcem, no i coraz częściej wchodził z Richardem w awantury. Już mu te nerwy nie puszczały, mówił co tam myśli. Tutaj nie dochodziło nigdy do żadnych. Żadnego użycia siły, z tego co wiem, e, jakieś tam szlabany ewentualnie były, no, dużo też takiego tłumaczenia. Karol i George byli rodzicami, którzy e, mimo wszystko, mimo jakiejś tam przeciwności losu, woleli porozmawiać z tym swoim synem, e, spróbować jakoś e, zrozumieć jego zachowanie, no ale niewiele to niestety dawało. Richard dużo eksperymentował, jeżeli chodzi o różne substancje, ale przez dłuższy czas jego rodzice nie mieli o tym pojęcia i myśleli, że zachowanie syna wynika po prostu z jego wieku albo bo zwalali winę na tych jego kolegów. Pewnego dnia w 1970 roku Richard przyszedł do domu w, akom w akompaniamencie dwóch funkcjonariuszy. Ciekawe jest to, że chłopak nic nie zrobił, ale na widok policji zaczął uciekać, więc oni zaczęli go gonić i tak to się właśnie skończyło. Ogólnie akta Richarda były już na komisariacie, a on sam miał przyznanego pracownika socjalnego ze względu na incydent z szybą. I pracownik socjalny martwił się o jego wyniki w nauce. I też jego zachowanie. Rodzice też się o to martwili, no ale do Richarda nic nie docierało. Ciężko w ogóle było do niego dotrzeć. Albo był poza domem ze śliskimi kolegami, albo zamykał się w pokoju i słuchał głośno muzyki. Kilka razy chłopak w ogóle wrócił do domu poszarpany i ranny. Okazało się, że wdał się w bójkę i chyba kogoś mocno zdenerwował, bo takie sytuacje robiły się coraz częstsze. Karol chciała to gdzieś zgłosić, bo obawiała się o zdrowie swojego syna. Jednak Richard twierdził, że no wszystko ma pod kontrolą. Trolą, on wie o co chodzi, że on zadarł z jakimś nastoletnim przywódcą gangu. Nie wiem, czy to jest wyjaśnienie i, i czy dzięki temu Karol była w jakiś sposób spokojniejsza, no ale tak właśnie tłumaczył się Richard, dla, dla którego to wszystko było normą. E, brzmi, niczym szybciej wściekli, lub w tym przypadku no, młodziej wściekli. E, zmartwienie matki musiało być ogromne, natomiast George jako ojciec. Wydawał się być spokojniejszy i takim jego sposobem na ułożenie syna było ignorowanie go, co potem oczywiście, no wiemy, że to nie jest dobre rozwiązanie. Potem weszły jednak rozmowy, następnie awantury, jednak nic na dłuższą metę no, nie pomagało. Richard zapoznawał coraz to gorsze towarzystwo i tak naprawdę no, zaczęło się nie chodzenie do szkoły, Zaczęły się kolejne jakieś dziwne eksperymenty. Zaczęły się też konflikty z prawem, bo na przykład pewną z metod, którą rodzice Richarda zastosowali, aby jakoś dyscyplinować syna, no to było zabranie mu kieszonkowego. A że Richard nie miał pieniędzy, to, no to miał lepkie rączki, tak? I zabierał te pieniądze innym. Kilka razy też wszedł do cudzego domu i z tego domu coś zabrał. Niestety tak to wyglądało, więc tutaj już takie grubsze akcje wchodziły w grę. I oczywiście był on wielokrotnie zatrzymywany. Potem obiecywał poprawę, a następnie znów działo się to samo. I myślę, że życie Richarda i jego relacja z rodzicami były tutaj bardzo skomplikowane. To wszystko było taką jedną wielką sinusoidą. Ja to opisuję bardzo chronologicznie, może nawet trochę bez takiego wejścia emocjonalnego w to, ponieważ myślę, że jedynie osoby, które były w tej relacji, które wiedziały, co tam się dzieje, tak naprawdę mogą jedynie to opisać, jak to serio wyglądało. No, młody chłopak. Miał ogromny problem przede wszystkim z uzależnieniem w trakcie, i niestety każdy, kto ewentualnie miał kontakt z takimi osobami, wie, jakie to jest obciążenie, jak ciężko jest doczyć, jak ciężko jest pomóc. Nie zawsze takie osoby też chcą sobie dać pomóc, no i niestety tak też było w tym przypadku. Rodzice próbowali wszystkiego: były rozmowy, były zabieranie kieszonkowego, wywożenie syna do dziadków, rozmowy ze specjalistami, no ale to wszystko okazywało się być bezskuteczne. W 1971 roku doszło do tego, że George, czyli tutaj ojciec, postanowił uprzejmie donieść na swojego syna. Powiedział, że Richard ma nielegalne substancje i nie wie już, jak sobie z nim radzić, nie wie, co ma robić z tym swoim synem. On był bezradny, on był wręcz zesperowany, on nie wiedział, jak do tego syna dotrzeć, też ze względu na to, jak jaki sam miał wzorzec z domu, no bo w domu George'a panowały zasady, tutaj nie było za bardzo ojojania takiego rozmów, tylko zasada, tutaj nieprzestrzeganie zasad równa się konsekwencje. No i George myślał, że to się Uda, że w ten sposób uda mu się w jakiś sposób y, wpłynąć na tego swojego syna. Więc sprawa oczywiście przyjęto, a Richard mógł trafić do ośrodka wychowawczego, no bo rodzice sobie z nimi radzili. E, Karol była temu przeciwna. To wszystko też potęgowało jakieś spięcia w małżeństwie, nie tylko w ogóle już w całej rodzinie, nie tylko między na tym etapie rodzice-syn, e, ale też na etapie mąż i żona. Karol była tutaj bardziej taką ugodową osobą. Zawsze jeżeli Richard coś chciał od rodziców, czy to jakieś pieniądze, czy na przykład samochód pożyczyć, no to on szedł do Karol, do swojej matki, bo wiedział, że prędzej się z nią dogada. No i w tym przypadku najwyraźniej perspektywa zakładu zamkniętego troszeczkę wystraszyła Richarda, i chłopak zmienił swoje zachowanie. On zaczął przychodzić do domu o wyznaczonej godzinie, zaczął mówić gdzie idzie z kim, był miły, uprzejmy, a nawet znalazł pracę w lokalnym fast foodzie i nagle w ogóle z Richardem można było się dogadać, no to był spokoziomek. mówił co robi, gdzie robi opowiadał o swoim życiu rodzice w końcu czuli, że można do niego dotrzeć, że jest jakaś więź między nimi i potem wszystkim George postanowił wycofać swój donos z nadzieją, że no w końcu sobie się poprawił, tak? że jego rezultaty że, że jego działania odniosły sukces jakieś tam rezultaty są więc on oczywiście to wycofał tyle, że no Richard chodził do pracy otworzył wraz z rodzicami własne konto w banku, to jest w ogóle ciekawe. I on wydawał się być w końcu takim chłopakiem, który ma perspektywy na życie. On te wszystkie zarobione pieniądze chciał odkładać na zakup wymarzonego auta, jakiegoś takiego własnego, no bo niedługo będzie mógł zdać prawo jazdy, będzie mógł, no będzie mógł sobie kupić jakiś samochód. Niestety to wszystko nie trwało długo, to była taka krótka zmiana, taki naprawdę mały przebłysk. Dokładnie po dwóch miesiącach chłopak został zwolniony, no bo ciągle się spóźniał, do tego wdawał się w awantury z innymi pracownikami, ale rodzicom powiedział, że chodziło o redukcję etatów i w sumie to sam z tej pracy odszedł. A że George i Carol no, nie mieli podstaw, żeby synowi nie wierzyć, bo takie rzeczy się zdarzają, no to oczywiście nie sprawdzali tego. O ile przez kilka miesięcy było naprawdę dobrze, no to gdy zaczął się wrzesień 1971 roku i zaczął się powrót do szkoły, no to tym samym zaczęło się robić coraz gorzej. Richard standardowo chodził na wagary, bo większość jego kolegów albo rzuciła szkołę, albo Albo już byli w wieku, że do szkoły chodzić nie musieli. Znów do tego chłopak miał problemy z zachowaniem. No i niestety pojawia się taki, ta, taka sytuacja, że zaczął on wynosić rzeczy z własnego domu, aby mieć pieniądze na różne substancje, które niestety były nierozłącznym elementem jego życia. Karol, jako matka, była bardziej pobłażliwa. Ona chciała w jakiś sposób usprawiedliwiać tego syna. Woziła go do lekarzy, próbowała z nim rozmawiać, szukała mu pracy, Ona sama tam chodziła Formowała, jaka praca, że może coś dla jej syna się znajdzie. George natomiast miał sztywne zasady. Gdy Richard razu pewnego wyszedł z domu wbrew jego woli, no to ojciec przez dobre pół godziny słuchał w nocy, jak syn walił w drzwi i wołał, aby go wpuścić z powrotem, a wpuścił go tylko dlatego, żeby była noc, no i nie chciał, aby Richard obudził sąsiadów. E, tego dnia w ogóle pierwszy raz doszło też do rękoczynów, które zaczął George. E, mężczyzna kompletnie nie miał pojęcia, jak rozmawiać z synem. I jemu też troszeczkę na ambicje wchodziło to, że tutaj syn, on ma 16 Lat i on podskakuje. Przecież tu ojciec, wielki autorytet, jak tak w ogóle można. Więc na, tej, na tym etapie, na tej relacji ojciec-syn zaczęły się pojawiać bardzo negatywne emocje i George zaczął też podejrzewać, że jego syn sprzedaje cukry, pudry innym dzieciakom. On zauważył, że nagle Richard ma jakieś pieniądze, a do pracy nie chodzi, ciągle rozmawia z kimś przez telefon, mówi jakimś szyfrem, zaczął więc podsłuchiwać jego rozmowy telefoniczne, a potem, kiedy już był pewien, że, że chodzi tutaj o jakąś sprzedaż, no to zaczął tę rozmowę nagrywać, aby ewentualnie mieć dowód. I moi drodzy, taki trochę szpicer z tego George'a był, ale te możemy wyjaśnić, że był on naprawdę bezradny. Pod koniec 1971 roku George zaprosił Richarda i jego śliskich kolegów na rozmowę. To byli ci koledzy, z którymi on podsłuchał rozmowy, wiedział jak mają na i nazwisko, więc tutaj czterech, siedemnastolatków nie miało pojęcia, po co w ogóle tam przyszli, gdy nagle George puścił im te nagrania, tych własnych rozmów, które świadczyły o tym, że no, rozprowadzają oni rzeczy, których nie powinni rozprowadzać. Chłopcy mieli oczy jak sarna na autostradzie, Obiecali poprawę. W ogóle prosili, błagali George'a, aby ten na nich nie donosił. Nie mówił rodzicom, nie mówił w ogóle gdzie dalej na komisariat. I George postanowił dać im ostatnią szansę, no bo wiedział, że oni serio to już tam no, są bardzo wystraszeni. Jednak wciąż uznał, że będzie bardzo bacznie przyglądał się swojemu synowi. On powiedział: Dobra, spokoloko, ja wam daję szansę, ale nie róbcie tego więcej. I przez kolejnych kilka tygodni Richard znów był dobrym synem. On znowu mówił, gdzie wychodzi, kiedy wraca, był miły, kulturalny, sprzątał sobie zmywał naczynia. Był takim no, obiecującym młodym mężczyzną, ale w grudniu 1971 roku, no wszystko wróciło do tak zwanej normy. Znów zaczął wychodzić, nie mówił gdzie, znowu miał jakieś pieniądze, też nie mówił skąd je ma. No i George na nowo zaczął nagrywać jego rozmowy telefoniczne, zaczął zapisywać też w takim dzienniczku, kapowniczku imiona i nazwiska kolegów Richarda, aby mieć podstawkę ewentualnie na to, żeby coś z tym zrobić. Część Transkrypcji w ogóle z tych rozmów Richarda jest dostępna w internecie. I poza dowodami na to, że rzeczywiście no, sprzedawał on różne rzeczy, widać też obraz takiego zagubionego i ogromnie samotnego chłopaka, który czuje się nieszczęśliwy i niezrozumiały. Czuje też, że nigdzie nie ma dla niego miejsca, no i też mówi to, mówi to po prostu w trakcie tych rozmów. I tak właśnie przechodzimy do momentu, który w ogóle sprawił, że powstał ten podcast. Luty 1972 roku, no nie był dobrym miesiącem dla Richarda i w ogóle jego rodziny. Po pierwsze to wyrzucono go ze szkoły, ciągle naginał prawo, rodzice co chwilę chodzili tam do dyrekcji, tłumaczyli, prosili, aby dać ostatnią szansę. 27 lutego w niedzielę chłopak poprosił mamę, by ta pożyczyła mu swój samochód, ponieważ rzekomo Richard idzie do koleżanki się uczyć. No, jak się uczyć, to to bardzo fajnie, tak? Karol zawsze miała słabość do syna. Po krótkich tamowach dała mu ten samochód, no bo skoro idzie się uczyć, no to ekstra. Dzień ten wydawał się być normalny, jak każdy inny, jednak około godziny 13 do domu dinerów zadzwonił nieznany numer. Okazało się, że był to mężczyzna, który poinformował ich, że Richard uderzył w jego samochód, no ale nikomu na szczęście nic się nie stało, a te szkody są znikome. Jednak skoro to rodzice byli właścicielem tego auta, no to on postanowił się z nimi skontaktować. Dostał numer właśnie od Richarda. No i oczywiście George umówił się z tym panem na, na rozmowę na żywo, żeby zobaczyć ten samochód, żeby jakoś tam się zrekompensować. Jednak nie minęła godzina, aż do domu zadzwonił dzwonek, dzwonek do drzwi. Przed drzwiami stał kolega Richarda, Sean, i powiedział on, że Richard miał wypadek. Rodzice chłopca, no nie byli zdziwieni, bo przecież godzinę wcześniej ktoś ich już o tym poinformował. Jednak, jakie było ich zdziwienie, zdziwienie Georgia i Carol, gdyż on powiedział, że chodzi o drugi wypadek. Mianowicie, Richard będąc na parkingu, uderzył w dwa stojące tam samochody, a teraz na miejscu jest policja i ogólnie, no to dużo się dzieje. Znerwowani rodzice szybko przybyli na miejsce no i od razu zauważyli, że ich syn jest niestety pod wpływem i ma to niewiele wspólnego z u, na, uczeniem się z koleżanką. E, przez kolejne dwie godziny wszyscy obecni składali zeznania. E, podobno Richard chciał się ścigać ze swoim kolegą na parkingu, gdzie stały zaparkowane samochody. Kurtyna. No cóż, około 16 chłopak wrócił do domu, no bo sytuacja wyglądała tak, że on musiał złożyć zeznania, Karol i Dorcz już w tym domu zdążyli być, Karol, będąca tą ostoją z pokoju, tłumaczyła senowi, jak wielki błąd popełnił, i że teraz trzeba będzie to wszystko odkręcać. Jakaś sprawa w sądzie i w ogóle nie wiadomo, jak to się skończy. E, Richard chyba bardzo nie rozumiał, co mówi do niego matka, bo był w tak zwanym stanie wczorajszym. E, po tej krótkiej rozmowie, e, bez żadnej odpowiedzi, poszedł on do swojego pokoju, a rodzina wróciła do swoich zwykłych obowiązków. Karol zaczęła szykować kolację, a George poszedł do piwnicy, gdzie miał swój mały warsztacik, on tam się bardzo go to uspokajało i w pewnym momencie po około dwóch godzinach do piwnicy przyszedł Richard, a właściwie to wtoczył się tam wężykiem i zaczął obwiniać ojca o całe złotego świata, że w ogóle to przez niego była ta kolizja, że w ogóle to on do niego doniósł i jak to tak może być. Oczy Richarda były nieobecne, gdy to wszystko mówił, widać było, że jest bardzo wzburzony pod wpływem ogromnych emocji i nagle chłopak chwycił za szpikulec do lodu, który akurat był pod ręką, był, wchodził w skład tego całego majsterkowego ekwipunku. George wiedział, że sytuacja robi się poważna. W piwnicy od zawsze trzymał on pis ten toleton. W tamtym momencie chwycił go z nadzieją, że to studi syna, że gdy ten to zobaczy, no to się uspokoi. Panowie chwilę się poawanturowali do momentu, aż do piwnicy zeszła Karol, która to wszystko usłyszała. Kobieta zaczęła płakać, następnie uspokajać męża i syna, mówić, że wszystko będzie dobrze. No i to wydawało się pomóc. Richard rzucił szpikulec i wyszedł z piwnicy. George i jego żona zostali tam, próbując ustalić, co dalej z ich synem, gdy nagle Richard znów toczył się do pomieszczenia, trzymając w ręku tym razem nóż. Szybkim krokiem zaczął zbliżać się w stronę ojca i podpuszczać go, że skoro jesteś taki mądry, że teraz trzymasz ten pisz, ten toalet, no, no to pociągnij ze spust, jak taki mocny jesteś, i w ogóle, że jesteś nieudacznikiem. No, zaczął być yy, bardzo niemiły i zaczął go podpuszczać, wiedział, że on tego nie zrobi. Jednak, moi drodzy, niestety w ułamku sekundy George to zrobił. On pociągnął za spust, a jego syn upadł na ziemię. Potem George zrobił to ponownie. I po wszystkim, kiedy zobaczył, co tak naprawdę się wydarzyło, podszedł do telefonu, zadzwonił pod 911, no i wszystko zgłosił. Na pytanie, czy zrobił to przypadkiem, w jakiejś samoobronie czy coś, powiedział, że nie, że zrobił to celowo. Następnie George i jego żona płakali nad leżącym na ziemi Richardem, do momentu, aż nie przybyły, nie przybyły odpowiednie służby. I na pomoc dla syna państwa Diner było już za późno. Ehm, niestety e, no George został wtedy aresztowany, bo tak naprawdę zakończył on życie syna. Ehm, opowiedział całą historię krok po kroku. Jego zeznania poparła Karol. Widać było, że rodzice bardzo przeżywają tę stratę. George nie planował tego, co się stało. Twierdził, że, że w ciągu tej sekundy, kiedy to się wydarzyło właściwie to sekund, kiedy się wydarzyło on nie był sobą, on nie wiedział, co robi. Mężczyzna wyraził żal z powodu tego, co się stało jednak dodał też, że jego zdaniem było to konieczne i ma nadzieję, że Richard mu wybaczy e, tak naprawdę w ciągu tych sekund e, przeszło mu te wszystkie złe momenty e, ta, ta zła relacja jaką miał on z synem i poniekąd to też było bodźcem w żadnym wypadku, żeby było jasne nie, nie ma wytłumaczeń na to co on zrobił e, w taki sposób właśnie no, George próbował jakoś się wytłumaczyć że, że on Zrobił to, bo był też pod wpływem emocji. I moi drodzy, bardzo, ale to bardzo ciekawe jest to, że zarzuty wobec mężczyzny oddalono. To się wiązało z podziałem zdań opinii publicznej, no bo jak to tak oddali całkowicie zarzuty? Przecież pociągnął za spust, przecież zrobił to, co zrobił. Jest winny, tak? A mimo tego postanowiono go w żaden sposób nie, nie karać. Aktualnie George i Carol e, odeszli już z tego świata, o sprawie powstał film pod tytułem The Dead of Richie, e, który nakręcono na podstawie książki, o której już e, wspominałam. Więc właśnie tak e, wygląda ta cała sprawa, ta, ta cała sytuacja. Ja do ostatniego momentu czytając książkę, e, szczerze to myślałam, że to się skończy inaczej, a jednak e, sprawy potoczyły się, e, no inaczej nie zakładałam. Również zdziwił mnie wyrok, a właściwie to brak tego wyroku, jednak z drugiej strony nie mnie to oceniać. Książka, którą czytałam, powstała na podstawie właśnie wspomnień rodziców. Oni opisali całe swoje życie, życie z Richardem. Bardzo żałowali tego, że ich syna nie ma już z nimi. Natomiast z drugiej strony, do końca swoich dni George uważał, że było to jednak konieczne dlaczego, nie wiem, nie mam pojęcia tak jak mówię, opinia jest bardzo podzielona niektórzy uważają, że, że w ten sposób George próbuje, próbował właściwie w jakiś sposób uspokoić swoje, wyciszyć swoje poczucie winy poczucie sumienia, wyrzuty sumienia natomiast czy było to konieczne, no nie, myślę, że w żadnym wypadku nigdy coś takiego nie jest konieczne, nie zmienia to jednak faktu, że tak właśnie się stało i jestem bardzo ciekawa tego, co wy myślicie o tej sprawie, ja mam mieszane uczucia Oczywiście nie sądzę, że George zrobił to, bo planował to wcześniej zrobić, że jego działanie w ogóle w jakikolwiek sposób było zaplanowane. To były sekundy, to były mocne emocje, to były mocne słowa z ust jednego i drugiego, które doprowadziły do tego, co tak naprawdę się stało. Tak jak mówię, to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty, informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jest to bardzo ciekawa sprawa, chyba takiej jeszcze nie było na tym kanale, więc tak jak mówię, no... Mam nadzieję, że napiszecie, co Wy o tym myślicie, bo naprawdę ciężko jest mi to zrozumieć, pozbierać myśli i jakiekolwiek opinie na ten temat wydać. Jeżeli ktoś słyszał wcześniej o tej sprawie, zna może jakieś dodatkowe szczegóły, fakty i informacje, do których mi się nie udało dotrzeć, no to będę bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu, jako takie dopełnienie tego podcastu. A póki co zachęcam Was do dołączenia naszej małej gry, czyli osoby, które dotarły do końca, do tego momentu, piszą w komentarzu piwnica, no bo to właśnie tam wszystko się wydarzyło. I to właśnie piwnica była końcowym elementem tej historii. Standardowo też tak jak zawsze zachęcam Was do dołączenia do grup na Facebooku, linki znajdują się w opisie. Jeżeli ktoś chciałby mnie poznać nieco bardziej prywatnie, to zapraszam Was do Instagrama, on też, nazwa znajduje się w opisie. A póki co żegnam Was w tym pierwszym podcaście z naszej małej grudniowej serii. Słyszymy się już niedługo, a jeszcze wkrótce będzie kolejna seria Siedmiu grzechów Głównych, więc tak jak mówię Dużo się będzie działo. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się, dbajcie o siebie. No i do usłyszenia niebawem.